Już nagrywa? Już nagrywa. Czekaj, to zacznijmy. Mogę tak ostać? Nie. No, cześć wszystkim! Cześć wszystkim. Z tej strony Piotrek. I Lelcia. Dobra, lecimy na szybko z tematem ryżu. Jaki ryż wybrać? Który jest lepszy? Czy brązowy? Czy biały? I co? No i co? Zapytaj się. Jaki ryż jest lepszy? Elżbieta? Nie! A co miałem zapytać? No, że ty często się pytacie, czemu nie mamy ryżu brązowego. Jeszcze raz. A patrząc z kamerę, czy w prawdzie? Często. Ale co, często pytacie, jaki ryż wybrać? Nie! Dlaczego my nie jemy brązowego ryżu? Ryżu. Ja nie umiem nagrywać do kamery, bo ja się wstydzę. Często pytacie, dlaczego nie jemy brązowego ryżu? Nie mów tak sztucznie. Często pytacie, dlaczego nie jemy brązowego ryżu? I też często spotykamy się z przeświadczeniem. Z przeświadczeniem? Że ryż biały tuczy. A brązowy odchudza. Tak, to też słyszałem. No i teraz postaramy się co nieco wam o tym ryżu powiedzieć. Z naszego punktu widzenia. Tak. Tak. Z naszego punktu widzenia. To co dobrego widzisz w ryżu brązowym, Piotrze? W porównaniu do białego? Ma więcej wartości odżywczych, więcej mikroelementów. No dobra, ale ma też kwas fitynowy i ten kwas fitynowy będzie nam zmniejszał biodostępność tychże mikroelementów. Także de facto wyjdziemy i tak na zero. A kwas fitynowy poza tym może nam jeszcze blokować takie enzymy jak amylaza i pepsyna, tak? Więc będziemy mieć utrudnione trawienie węglowodanów i białek. Jednakże fobia przed kwasem fitynowym nie jest taka słuszna, jak się przyjęło, że usuwamy ten kwas fitynowy z naszej diety, bo to nie o to chodzi. Kwas fitynowy również będzie zwiększał biodostępność innych pierwiastków, nawet metali ciężkich, takich jak na przykład ołów. Będzie też bardzo pomocny w przypadku chorób nowotworowych, wykazano jego dobre właściwości w tychże przypadkach, więc ta fobia moim zdaniem jest nieuzasadniona i osoby zdrowe nie powinny się tak bardzo tego kwasu fitynowego obawiać. No dobra, to teraz może ja powiem, co jest jeszcze taki jako częsty argument, gdzie powinniśmy wybierać ryż brązowy, a nie ryż biały. Ryż biały ma o wiele, wiele wyższy indeks glikemiczny. Tak, oczywiście ma o wiele większy, wyższy indeks glikemiczny, tylko pamiętajmy o tym, że nikt normalny, w sensie typowy Kowalski, nie spożywa samego białego ryżu, tylko najczęściej jest on połączony ze źródłem białka i źródłem tłuszczu, co automatycznie obniża ładunek glikemiczny całego posiłku. No i warto tutaj też dodać kwestię sportowców. A właśnie, bo jak już tak mówimy, to ryż brązowy ma więcej błonnika, który pomaga w pracy układu trawiennego. Ale to nie o to mi chodziło. Ale wytłumacz. Aha, no to jeśli chodzi Dawaj kontrargument. No to jeśli chodzi mi o też jakby ryż biały będzie szybszym źródłem energii, co dla sportowców jest przydatne, tak? No bo przed treningiem chcemy dostarczyć sobie szybko energii, po treningu chcemy szybko te uszczuplone rezerwy uzupełnić, więc ryż biały będzie świetnym wyborem. I u nas w kuchni gości głównie ryż basmati, jaśminowy, rzadziej paraboliczny. Biały nie. Też rzadko, bo się klei. I ryż dla sushi. Dawno nikt nie robił z nas sushi. Ale jedliśmy sushi i często taki ryż do sushi. Taki też, tylko właśnie ryż do sushi jest słodzony cukrem, żeby tak dobrze smakował. Oszukali mnie. Oszukali. Mówili, że sushi jest fit. A nie jest. A nie jest. Dobra, no to takie nasze dwa, może tam trzy pojawiły się argumenty. I mamy No, przerwałem Cię znowu. I mamy nadzieję, że właśnie takie kontrargumenty będą rozjaśniały Wam sytuację, jaki ryż wybrać, w jakich okolicznościach. No i na przykład pamiętajcie, że osoba z anemią, która potrzebuje żelaza, może bardziej
postawić na ryż biały, żeby tutaj tak dużo kwasu fitynowego sobie nie dostarczyć. Osoba, która ma problemy z trawieniem, też może postawić na ryż biały. Ale na przykład pani Mariola, która siedzi w biurze i robi sobie lunchboxa do pracy, chce mieć poczucie sytości na dłużej, śmiało może sięgnąć po ten ryż brązowy. My też nie mówimy, że my tego ryżu brązowego nie jemy, ale z racji tego, że nam się zawsze wszędzie śpieszy i mamy to... mało czasu, to nam się nie chce go pół godziny gotować. Czy tobie się chce może? Niekiedy mi się chce, ale rzadko. Dobra. To by było tyle na dziś. I zapraszamy do kolejnych materiałów. No ale oczywiście zostawcie nam tą łapkę w górę. Taką małą. Taką małą. Napiętą małą łapkę. Napiętą małą łapkę. Dajcie komentarz. I subskrypcję. Zawsze lubię pokazywać ten no, a ja się drapię po twarzy. No to tu subskrypcja wyskoczy na naszych twarzach. Do następnego filmu. Strzał. W racji tego, że w kolejnym filmie Elżbieta znowu zabrała mi cały głos i nie mogłem się wypowiedzieć na żaden praktycznie z tematów, chciałem wam przeczytać wiersz, który napisałem sam. Ryżu, ryżu, ryżu. Spotkamy się w Paryżu. Zjem cię na obiad i na kolację. Przyznam nawet Chińczykom rację. Jak dla mnie, po prostu... Gówno, pomyliłem się jeszcze. Nie. Ryżu, ryżu, ryżu. Spotkamy się w Paryżu. Zjem cię na obiad i kolację. Przyznam nawet Chińczykom rację. Że jesteś smaczny i wartościowy. Jak dla mnie, po prostu odlotowy. Lubię salony przyprawione papryką. Czasami zamieniam go w kuchni z gryką. I jednak do ryżu wracam przez ze smakiem i wcale nie uważam, że jestem cebulakiem. To chyba nie było takie śmieszne, jak myślałem, że...